tym filmie powiem Ci, czy dieta ketogeniczna jest najgorszą dietą w 2021 roku. Zapraszam do oglądania. Na początku tego roku pojawił się ranking diet. Tak się zastanawiam, jak można ocenić dietę w danym roku, skoro rok dopiero się zaczął. No ale to już inna kwestia. I ten ranking opisywała pewna pani dietetyk. I zacytuję tutaj artykuł. Najgorsze diety. Wśród najgorszych diet niezaprzeczalnie wymienia się diety Dukana oraz keto. Popularne w sieci modele odżywiania są skuteczne, lecz jednocześnie groźne dla naszego zdrowia. Długotrwałe stosowanie źle zbilansowanych posiłków może doprowadzić do wielkich szkód. Zgadzam się z takim stwierdzeniem, że niedoborowa dieta będzie prowadziła do szkód. Ale dlaczego zakładamy, że dieta ketogeniczna od razu jest dietą niedoborową? To mnie ciekawi. Dieta keto w rankingu skuteczności jest na jednym z pierwszych miejsc, ale pod względem zdrowotności jest na szarym końcu. Jeżeli dieta ketogeniczna będzie wyglądała na jedzeniu samego masła, bez warzyw, bez orzechów, bez owoców niskowęglowodanowych, bez odpowiedniej ilości białka, i tak dalej, no to rzeczywiście będzie niedoborowa. Ale gdy będziemy ją stosować w sposób prawidłowy, mówię o tym praktycznie w każdym filmie, jak dobrze i zdrowo stosować dietę keto, no to wtedy dieta ketogeniczna nie będzie niedoborowa oraz wtedy dieta ketogeniczna nie będzie prowadziła do poważnych szkód. Co ciekawe, na pierwszym miejscu w rankingu diet była dieta śródziemnomorska. Jak przyznała pani doktor, jej założenia są takie, aby jeść dużo owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, ale również tłuste ryby morskie. A czy wiecie, że jest model diety ketogenicznej wersji śródziemnomorskiej? Jeżeli odrzucimy produkty zbożowe z powyższej listy, będziemy się skupiali na warzywach, na owocach niskowęglowodanowych, na tłustych rybach, owocach morza, orzechach i tak dalej, to będziemy mieli dietę ketogeniczną w wersji śródziemnomorskiej. Czy to dalej będzie niezdrowa dieta? Według pani doktor i według tego rankingu? Jestem ciekaw odpowiedzi. Mamy też całkiem sporo badań, które pokazują, że dieta ketogeniczna w wersji śródziemnomorskiej ma swoje korzyści i jest dobrą, zdrową dietą. Więc jak słyszycie, że dieta ketogeniczna jest zła, czy szkodzi na coś, musicie zadać pytanie, czy ta dieta ketogeniczna jest dobrze ułożona. Bo mamy wiele modelów diety ketogenicznej i nie wszystkie z nich są zdrowe, są dobrze ułożone. Warto o tym pamiętać. Jeszcze chciałbym Wam powiedzieć o pewnej książce. Jest to Ketogenic Diet and Metabolic Therapies. W tej książce są opisane potencjalne aplikacje, w których dieta ketogeniczna może pomóc. I tutaj są opisane przypadki, w których dieta ketogeniczna może pomóc wyleczyć jakąś chorobę, wprowadzić w remisję. Remisja to znaczy, że nie wyleczyliśmy się z danej choroby, ale ograniczyliśmy do minimum jej objawy. I są też opisane przypadki, gdzie dieta ketogeniczna stwarza środowisko do uskutecznienia pewnych terapii, pewnych leków. I jakie są przypadki opisane w tej książce? Mamy tutaj dietę ketogeniczną w celu leczenia epilepsji. Mamy też opisane różne modele diety ketogenicznej, które mogą pomóc w leczeniu danej jednostki chorobowej. I tutaj w przypadku epilepsji mamy opisane przypadki LGIT, MAD, czyli modyfikowanej diety Atkinsa, 4-1, 3-1 i mówi też oczywiście o skutkach ubocznych diety ketogenicznej i danych modelów żywienia. Ale wróćmy do zastosowań diety ketogenicznej w konkretnych jednostkach chorobowych. Dieta keto może pomóc na przykład w leczeniu nowotworów. Tu mamy wyszczególniony rak mózgu na przykład. Mamy też opisany przypadek osób ze spektrum autyzmu, strategię spowolnienia rozwoju choroby Alzheimera, dietę ketogeniczną i ketony w leczeniu poważnych uszkodzeń mózgu. Są opisane właściwości diety ketogenicznej w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych. Jest jeden rozdział o chorobie Parkinsona, zaburzeniach nastroju, migrenach. Mamy też opisane przypadki, gdzie dieta ketogeniczna może pomóc w otyłości, w insulinooporności i cukrzycy typu drugiego. Oraz mamy jeden rozdział poświęcony, jak dieta ketogeniczna może pomóc atletom. Także widzicie, że dieta ketogeniczna może mieć wiele zastosowań. Oczywiście tych potencjalnych aplikacji będzie coraz więcej, gdyż badania nad dietą ketogeniczną są stosunkowo nowe i jeszcze ich tak dużo nie ma. Ale jest wystarczająco dużo, aby można było stworzyć taką książkę. Która jest o takiej grubości i jest przepełniona
badaniami naukowymi. Także jak mi ktoś mówi, że dieta ketogeniczna nie jest przebadana, to ja odsyłam właśnie do tej książki, bo tych badań jest mnóstwo. A jeżeli chcecie, żebym omówił jakąś jednostkę chorobową, w której dieta ketogeniczna może potencjalnie pomóc, to mi dajcie znać w komentarzu i napiszcie, jaka jednostka chorobowa was interesuje. Oczywiście będę korzystał z tej książki oraz z innych badań naukowych, które wyszły w ostatnich latach. Nazywanie diety ketogenicznej najgorszą dietą jest bardzo krzywdzące, zwłaszcza dla tych osób, które chorują na dane jednostki chorobowe. Przez taką ocenę tej diety, czy to lekarze, czy to dietetycy, nie będą jej stosować i nie będą pomagać swoim pacjentom właśnie przez taką ocenę diety ketogenicznej. Bardzo mi przykro z tego powodu, dlatego po to tworzę materiały, po to tworzę ten kanał, aby zwiększać świadomość na temat diety ketogenicznej, która może pomóc dla wielu osób. Mam nadzieję, że w przyszłości zmieni się patrzenie na dietę keto i na diety niskowęglowodanowe, bo naprawdę drzemie w nich niesamowity potencjał, którego jeszcze do końca nie znamy. A ja ci dziękuję za obejrzenie. Jeżeli ci się podobało, to proszę o łapkę w górę, o subskrypcję tego kanału i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia!